Mateusz, jak możesz podsumować ten niezwykle istotny dla nas mecz, ale niestety przegrany? Ciężkie granie za nami, ciężkie granie przed nami, ciężkie granie za nami w dniu dzisiejszym. Przyjechał Gdańsk, który jest bardzo zdeterminowany do podtrzymania swojego rezultatu punktowego w lidze. No na pewno zostaliśmy rozbici w polu serwisowym. Z tego co widziałem, no to dosyć dużo asów do małego stosunku błędów, także w tym elemencie na pewno przeważyli. Nie ma co ukrywać, że tutaj w tym momencie znacząco się już oddaliły. Ja bym tego tak nie nazwał. Jak mamy wygrywać i być w tych playoffach, to trzeba grać z lepszymi i wygrywać z lepszymi. Już raz to udowodniliśmy w tym sezonie, wygrywając z Jastrzębiem i Zaksą, także kto powiedział, że z Rzeszowem nie wygramy. No to tego Wam życzę. Dziękuję bardzo. To muszę zapytać, jak Pan podsumuje ten przegrany dla nas mecz, niezwykle istotny, nie ma co ukrywać. No tak, na pewno, znaczy myślę, mecz ważny jak każdy inny, natomiast najbardziej boli to, że przegraliśmy we własnej hali, przegraliśmy przed bardzo liczną, wspaniałą publicznością naszą lubelską i myślę, że tutaj po raz kolejny gdzieś jak w ostatnich tych trzech meczach naszych przegranych mieliśmy problem z przyjęciem zagrywki i o ile te dwa wcześniejsze mecze w Zawierciu, w Nysie, to nie wiem, można troszkę też złożyć na kart innej hali, natomiast tutaj no, liczyliśmy, że w tym elemencie zagramy lepiej. Niestety nam się nie udało, zespół z Gdańska bardzo mocno popracował zagrywką. I drugi element to atak na wysokiej piłce, po negatywnym przyjęciu, atak po kontrataku. O ile w tym bardzo dobrym przyjęciu byliśmy na równi, może nawet 2-3% lepsi od Gdańska. O tyle z tych trudnych piłek zespół z Gdańska zdecydowanie lepiej te ataki rozwiązywał. I na pewno to miało duży wpływ, więc no niestety punktu nie udało nam się żadnego zdobyć. Coraz mniej szans na zwycięstwa, więc jeżeli chcemy grać w playoffach, a na pewno chcemy, to musimy, już nie mamy nic do stracenia. Musimy w każdym meczu wyjść i walczyć na 100%.